wszystko, co nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, gościem w rozmowie dnia jest dzisiaj pani Zofia Materewicz, dyrektor szkoły przedszkola Wilia. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Jak długo kształci Wilia młodych Polaków w Wilnie? To znaczy od 1983 roku była otwarta taka placówka, kiedyś te placówki mieli numerki. I to było rosyjskie przedszkole. I na dzień dzisiejszy to już ponad 35 lat. Dzieci przychodzą do naszej placówki. Przychodzą w tym roku już, kiedy mają półtora roczku i wychodzą dopiero do piątej klasy. 10 lat my kształcimy, wychowujemy, cieszymy się, uśmiechamy się. Czasami inny nastrój mamy, ale to jest nasze życie, to jest nasza praca. Językowo to nie jest mieszana placówka, wyłącznie w języku polskim kształci. Oczywiście, że z językiem państwowym i angielskim, ale to jest polskie przedszkole, szkoła. Tak. Tak, od 89 roku, gdy powstali pierwsze przedziały w języku polskim, do tego, do 88 roku ich w ogóle nie było, były tylko szkoły nauczania języka, w języku nauczania polskim, a przedszkoli nie było i dopiero przedszkoli powstali od 88 roku. 89 rok to już my byliśmy jaką drugą placówką, która wychowuje w języku polskim i od tego czasu za 2-3 lata po prostu tylko placówka została, jak Litwini mówią, lianku ugdomuje kalba, z polskim językiem nauczania i wychowania. Jak liczna jest placówka? Czy to jest popularne przedszkole, szkoła w Wilnie? Wiesz, że ile ja się pamiętam, a dosyć długo pracuję w tej placówce, to znaczy nie pamiętam tych czasów, gdy nam brakowało dzieci. Zawsze było sporo, widocznie to jeszcze geograficznie położone jesteśmy bardzo sympatycznie, ponieważ to były polskie rejony, polskie dzielnice, wsi i dlatego Polacy, nawet które zostały zniesione, te domy prywatne, otrzymali mieszkania w blokach, ale wciąż zostali na swoim terenie. I dlatego dzieci polskich naprawdę mamy pod dostatkiem. Teraz mamy 22 komplekty. To znaczy mamy 12 komplekty dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne i 8 klas nauczania początkowe. W sumie mamy 550 dzieci. Powyżej mamy 100 pracowników, ponieważ w tym roku poszerzyliśmy się jeszcze odrobinę, dołączyli do nas jeszcze, nie chcę powiedzieć, że to jest filia, po prostu placówkę sześciogrupową. Samorząd miasta Wilna postanowił, że jednak sześciogrupowa placówka to jest za mało, aby takie całkowite wykształcenie, wychowanie dać dla dzieci. I tego koszyczku brak finansowania i dlatego postanowili mniejsze placówki dołączyć do większej. Na dzień dzisiejszy to naprawdę nas jest sporo, a to, że jeszcze takie usługi świadczymy jako wyżywienie, stolówka i kuchnia nie są prywatne. My sami robimy te przetargi, zakupujemy produkty i dlatego jeszcze pod nasze skrzydełko poprosili się i litewskie przedziały. To w sumie z litewskimi, których obsługujemy, zagospodarowaliśmy ten teren, karmimy, to znaczy 3 razy dziennie i wszystkiego jakby tak pod opieką mamy powyżej 600 naszych podopiecznych. I właśnie powyżej 100 pracowników. To na dzień dzisiejszy to jest jedyna placówka na Litwie, tak duża i tak długo dzieci spędzają u nas, 10 lat. To najwyżej możemy konkurować z średnią szkołą, z gimnazjum, tym przedłużonym, który od pierwszej klasy do 12, tam 12 lat oczywiście dzieci, a 10 lat. To są, na razie widzimy same plusy. Właśnie nawet nie zadam nad swojego kolejnego pytania, czy dlaczego warto swoją pociechę oddać do Wilii, to zapytam, czy jest szansa dziecku trafić do Wilii? To znaczy, szanse zawsze są. Szanse zawsze są, tylko że mamy kolejkę. Już ostatnie te lata, chyba lat 20, bez przerwy jest kolejka, tak jakby takie no, priorytety utrzymują rodzice. I jeżeli dziecko przychodzi, dlaczego jest ta placówka szkoła, przedszkola? Przedszkole to jest tak strukturalnie dobra placówka, to zawsze my mówimy, to jedyne, co Litwa stworzyła bardzo dobre. Ponieważ najbardziej bliskie dzieci to w wieku
od roczku do 10 gdzieś lat, do 11. To te jeszcze przytulanki, to jeszcze miłość, to więzi takie mocne między dzieckiem i rodzicem. I zazwyczaj różnica między dziećmi to była no, 5-6 lat, to już taka maksymalna, a tak 2-3-4 latka. I rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola, która na przykład najmłodsza pociecha ma 2 latka, 3, i do tej samej placówki on prowadzi dziecko do pierwszej klasy. To wyżywienie oczywiście u nas o wiele tańsze, ponieważ to nie jest prywatna placówka, tak rozumiem, no to jest normalnie, prywatne musi być drożej, ponieważ prywatnie sam opłaca wszelkie usługi, a dla nas to kompensuje państwo. I dlatego szykujemy to wyżywienie też dobre, smaczne, świeże, codziennie robimy. I ceny, karmimy dziecko 3 razy dziennie za 2,07 euro. Dlatego to nie są jakieś tam wygórowane. Zawsze bierzemy udział w różnych projektach, owoce, warzywa, jarzyny, mleczko, to co dzieci otrzymują jeszcze za darmo. I dlatego ta placówka jest naprawdę jest dobrą placówką. Na terenie miasta Wilna takich placówek jak szkoła, przedszkole jest 17. Wśród nich 3 polskie. To też bardzo cieszy. I chyba prym wiedzie Wilia. Nie, to są dobre placówki. Szeltinielis jest dobre, to źródełko placówko i Zielone Wzgórze w Nowej Wilejce. My bardzo pięknie współpracujemy między placówkami i tak podejrzewam, że naprawdę dzieci dla nas nie jest brak. Według jakich programów kształcenia pracuje Wilia? W Wilii czasami układamy jeszcze i swoje programy. Niektóre dzieci wymagają osobistych programów. Jakieś na przykład, co dotyczy szkoły, to jakieś tam adaptowane, modyfikowane. Staramy się tak, żeby dziecko później idąc dalej do progimnazjum już to tak wyrównawczo podchodził do programy. Teraz piszemy same. Od półtora roczku, teraz od roku, kiedy dziecko jest, no i właśnie teraz każda placówka musi na podstawie jakichś takich danych zasad ułożyć swój program. I układamy program tak, według naszych dzieci. Jak widzimy, że rodziny są różne, dzieci są różne, dostosujemy się. Znaczy nasz program może się różnić od placówki, która na przykład jest obok, ale nauczanie ma w języku litewskim albo w języku rosyjskim. To znaczy staramy się te integrować język litewski z językiem polskim. Polskie tradycje, obyczaje, jakie miejsce zajmują w procesie kształcenia? Ważne, bardzo ważne miejsce. I dlatego teraz dużo rozmów idzie w sprawie języka litewskiego i my jesteśmy pewni, że gdzieś możemy podzielić jakieś te godziny, aby więcej godzin udzielić języku państwowemu, to nie musi być muzyka, nie musi być historia, nie musi być kultura, nie muszą być nasze tradycje. I widocznie po to rodzice idą. Czasami rodzice zadają pytanie, jeżeli my idziemy do polskiej placówki, to znaczy, no, musimy się czymś wyróżnić. Albo do rosyjskiej placówki również to dokładnie tak, że musimy czymś się różnić. Jeżeli niczym nie różnimy się, jeżeli w polskiej placówce to byłoby wszystko w języku litewskim, albo jakimś innym, to po co taka placówka? Robić musimy. Jakie zajęcia w tym nietypowe oferuje Wilia? Nietypowe zajęcia, to znaczy mamy dużo, jakby program zobowiązuje taki ogólnorepublikański, a później po prostu proponujemy bardzo dużą ofertę różnych takich zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych. Bardzo ważne te szachy u nas są, logiczne myślenie z swoim kulkiem tym szachowym, już wyszliśmy takie na wody państwowe, jedziemy i na międzynarodowe, wyjeżdżamy poza granice Litwy. Mamy sportowych bardzo dużo kulek, mamy te ludowe, taneczne. Po prostu oferta jest bardzo, bardzo ogromna. Mamy swoją stroniczkę i na stronicy zawsze my zamieszczamy to, co my oferujemy dzieciom ponadprogramowo. Nie tylko dziecko trudno trafi do Wilii, ale też pracownikom. Wiem, że pani jest bardzo wymagającym dyrektorem i typowy, że tak powiem, zwykły pedagog, to pani nie trafi do pracy. A niezwykły pedagog to jaki, pani zdaniem? Tak wygląda, że mamy dobrych pedagogów. Widziałaby chyba, że nawet i zwykle pedagodzy, które przychodzą, tak jak, żeby tak zmieniała się często kadra pedagogiczna albo wspomagawcza, nie mamy, nie pamiętam. Ludzie pracują wszystkie ponad też 30 lat, blisko 30 lat. Po prostu my pracujemy jako jedno całe.
Nie mamy zazdrości, dzielimy się każdym pomysłem. Bardzo prężnie pracuje kółko metodyczne i rady pedagogiczne. Czasami nawet nie muszę brać udział. Po prostu zaangażowany. Oczywiście to, co z mojej strony, jako dyrektor, staram się o to jakieś dofinansowanie, jakąś dopłatę, o jakiś ten współczynnik walczymy zawsze, nie podajemy się, że musimy coś usunąć. A poza tym, po prostu dla nas wszelkie programy, wszelką pracę dyktuje po prostu dzieci. I ustawa taka naszych pedagogów i nauczycieli jest, nauczyciel musi stać chociaż pół kroczku do przodu od dziecka. Wtedy dla dziecka jest ciekawie i on idzie nowocześnie połączyć stare rzeczy z nowymi rzeczami. A jeżeli nauczyciel stoi poza klasą, i dzieci wiedzą więcej i w technologiach, i właśnie w tych różnych, nawet i te bajeczki, kreskówki. Wszystko ten nauczyciel musi wiedzieć, co jest na dzisiaj ważne. Co jest, jakby tak mówimy, na topie. I wtedy te dzieci dla nas po prostu podpowiadają, co my musimy wnieść. I tak podejrzewam, że ten system działa. Są Państwo niezwykle aktywni. Bierzemy udział absolutnie wszędzie, powiedziała Pani w niedawnym wywiadzie. Czyli Wiliowców pełno jest wszędzie. Tak, tak jest. Nie boimy się jakichś konkursów albo olimpiad, które odbywają się w języku litewskim. Też nie, idziemy. Możliwie czasami naszym dzieciom oczywiście trudno konkurować, na przykład trzecia klasa, druga klasa. Z uczniem, który przyszedł z litewskiej szkoły, druga, trzecia klasa i cały temat, całe zadanie jest w języku litewskim. Ale radzimy sobie, zawsze przynosimy dyplomy, zawsze przynosimy te podziękowania, zawsze uczymy jakieś miejsce. Miż dyktanta to zawsze jesteśmy jakoś tak w te pierwsze, drugie miejsce zawsze jest nasze z języka polskiego. No naprawdę bierzemy udział dużo gdzie. I dzieci lubią. Czasami jeżeli już tak jeden, drugi miesiąc nigdzie nie wyjeżdżamy, nie wychodzimy, nic nie robimy, to dzieci mówią, a jak to? My tyle wiemy, my musimy. Później my mamy swój taki projekt Burza Mózgów, który organizujemy już chyba za czwarty rok z kolei. W tym roku zaprosiliśmy jeszcze dzieci takich mądralek z rosyjskich placówek. To oczywiście to szkoła początkowa i udało się bardzo sympatycznie. Po prostu przyjęliśmy tylko tyle, ile zmieściła nasza sala, aula. A chętnych było o wiele więcej. No niestety szkoda, plakało nasze serduszko, ale musieliśmy odmówić niektórym szkołom. Naprawdę przepięknie popisali się nasze dzieci. W ubiegłym roku było pierwsze miejsce, w tym roku już tak drugie. Ale naprawdę naszych uzdolnionych dzieci bardzo dużo. Bardzo. I ich po prostu zaczynamy pracować. Oczywiście wspieramy, pomagamy tym dzieciom, które potrzebują specjalnej troski, które potrzebują takiej uwagi, które bardziej potrzebują pracy indywidualnej. Ale nasze zasady to pracować z dzieckiem tym bardzo uzdolnionym. Ponieważ te dzieci później właśnie odbudują to, co my nie potrafiliśmy. A dzieci z Wili wyjeżdżają za granicę? Tak, wyjeżdżamy do Polski, wyjeżdżamy na Łotwę, wyjeżdżamy do Czech, wyjeżdżamy tak, ile się da, ponieważ kiedyś to było bardzo dużo wyjazdów mieliśmy i Polska więcej chyba wspierała finansowo. No niestety nie zawsze te rodziny mogą pozwolić, ponieważ i koszty te są wysokie wyjazdów. То зараз от понеділку існує у нас двотижневий такий обоз літній, то завжди навчителі всі відео, що перед всім мусимо використати те, що є неоплатне. То значить, керівник обозу, вона вже осяда при комп'ютері і пошукує все, де можемо брати уділ неоплатні. І для того ті оферти багаті, просто треба не лінити і попрацювати над тим. А вже за границю, то oczywiście wszystkich nie możemy zmusić. Czasami komitety rodzicielskie bardzo tak prężnie współpracują z nami i wspierają tych dzieci, które nie potrafią opłacić jakiś tam bilet albo wyjazd taki ciekawy, edukacyjny. Na Białoruś właśnie wyjeżdżają do Mikołaja, właśnie na te puszczy, tak na edukacyjne wyjazdy różne. To czasami komitety sponsorują dla tych dzieci, które nie w stanie opłacić sobie jakiś wyjazd. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za przybycie i za przymiłą rozmowę. Dziękuję bardzo. Przypominam, że w studiu Radia Wilno gościliśmy dzisiaj panią Zofię Materewicz, dyrektor szkoły przedszkola Wilię. Również dziękuję naszym słuchaczom, zapraszam na rozmowę dnia już w przyszłym tygodniu. Beata Naniewicz, miłego weekendu. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych.
na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.